Witam serdecznie. W nagraniu tym chciałbym zaprezentować Państwu, w jaki sposób w programie CGO mogę zapisać obiekty mapy do formatu KML. Format ten wykorzystywany jest chociażby w aplikacji Google Earth, albo na przykład może być zastosowany przy projektowaniu nalotu wykonywanego dronem. W omawianym przykładzie do formatu KML będę chciał zapisać wskazaną działkę oraz projektowaną linię podziałową. Oczywiście obiekty te znajdują się na różnych warstwach. Działka zgodnie z mapą zasadniczą znajduje się na warstwie EGB działka ewidencyjna. Natomiast projektowany podział znajduje się na warstwie, którą utworzyłem. Jest to warstwa linia podziałowa. W pierwszym kroku do formatu KML zapiszę może moją linię podziałową. W tym celu skorzystam z modułu GIS. Zatem na pasku menu przechodzę do modułu GIS i w module GIS podczytam warstwę, na której znajduje się moja linia podziałowa. Zatem żółta koperta, otwórz warstwę i wybieram opcję wczytaj warstwę CGO. Następnie wybieram warstwę linia podziałowa i pokaż całość. Jako że na tej warstwie znajduje się tylko i wyłącznie ta moja linia podziałowa, nic więcej, zatem mogłem skorzystać właśnie z tej opcji bezpośredniego podczytania warstwy w module GIS. Obiekty, które znajduje się na tej warstwie, przedstawiane są w układzie państwowym, w układzie 2000 południk 18. Natomiast jeżeli chciałbym zapisać teraz te obiekty do formatu KML, muszę przetransformować je do układu geograficznego. Zatem klikając na opcję narzędzia, transformacja między układami, układ 2000 południk 18, układ docelowy, układ wtórny, zaznaczam układ geograficzny. Zatwierdzam. Obiekty znajdujące się na tej warstwie zostały przetransformowane i teraz mogę te obiekty zapisać do formatu KML. Zatem zapisz do pliku KML. Plik zapiszę do katalogu przykład 1. Przechodząc teraz do katalogu przykład 1, widzę, że plik o nazwie linia jest już zapisany. Teraz chciałbym zapisać do formatu KML moją działkę. Ale tutaj sprawa się troszkę komplikuje, dlatego że nie mogę skorzystać z tej samej ścieżki, jaką wykorzystałem przy zapisaniu linii podziałowej, dlatego że w tamtym przypadku podczytałem całą warstwę. Tutaj jakbym zaczytał całą warstwę, no to podczytałbym wszystkie działki, a ja nie chcę wyeksportować, nie chcę zapisać do pliku KML wszystkie działki, tylko chcę zapisać konkretną działkę, konkretny obiekt. Zatem muszę wyeksportować ten obiekt, tą działkę do formatu shape, następnie ten format shape zaczytać w module GIS i dalej już będę mógł zapisać taki obiekt do formatu KML. W pierwszej kolejności zaznaczę ten obiekt w bazie danych. Zatem wybieram literkę na pasku narzędzi, literkę I, informacja o obiektach, wskazuję moją działkę i w bazie danych zaznaczam obiekt, który chcę wyeksportować do pliku SHP. Obiekt jest już zaznaczony i teraz daję klik eksport do formatu SHP. Moje pliki shape zapiszę również do katalogu przykład 1. Chcę eksportować tylko jedną warstwę, a w zasadzie jeden obiekt z jednej jedynej warstwy, więc najpierw dla pewności odznaczę wszystkie warstwy, a następnie wyszukam warstwę, z której chcę wyeksportować obiekt. Jest to warstwa EGB działka ewidencyjna i poniżej zaznaczam opcję tylko obiekty zaznaczone. To znaczy, że z tej warstwy, z warstwy EGB działka ewidencyjna,
zostaną wyeksportowane do pliku SHP tylko i wyłącznie te obiekty, które są w bazie danych działek ewidencyjnych zaznaczone. Dodatkowo zaznaczę jeszcze opcję nie eksportuj pustych warstw. Co ta opcja powoduje, to za chwilę przedstawię. Zatwierdzam eksport. Pliki shapeowskie zostały już utworzone. Przechodząc do katalogu przykład 1, widzę, że pliki shape zostały już tutaj utworzone i zapisały się tylko pliki, które zawierają w sobie geometrię poligon, czyli geometrię powierzchniową. Nie zostały zapisane pliki, które zawierały geometrię punktową, czy też geometrię liniową, dlatego że taki geometria jak punkt czy linia jest niedopuszczalna dla działek, nie ma po prostu działek o geometrii punktowej czy geometrii liniowej. A ponieważ zaznaczyłem opcję nie wysyłaj pustych warstw, w związku z czym program nie utworzył tych plików shape z tymi geometriami, które po prostu dla danego obiektu nie występują. Mając już utworzone pliki shape dla tej działki, mogę taki plik zaczytać w module GIS. Zatem znowu na pasku menu przechodzę do narzędzia GIS, żółta koperta, wczytaj pliki SHP. Z katalogu przykład 1 wskazuję mój plik shape. Wyeksportowana działka została podczytana. Oczywiście razem z geometrią poniżej widzę też atrybuty tego obiektu, czyli cała również baza danych została tutaj wyeksportowana do pliku shape i mogę ją w module GIS również podczytać. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku linii podziałowej, muszę ten obiekt przetransformować między układami, czyli przetransformować z układu 2000 do układu geograficznego. Narzędzia, transformacja między układami, układ 2000, południk 18, docelowy układ geograficzny, warstwa, EGB działka ewidencyjna. Zatwierdzam, obiekt jest już przetransformowany i mogę go zapisać do formatu KML, czyli zapisz do pliku KML. Przechodząc teraz do katalogu przykład 1, widzę, że mam utworzone już dwa pliki KML, jeden z działką, a drugi z moją linią podziałową. Pliki te, tak jak wspomniałem na początku, mogę zaczytać w otwartej aplikacji Google Earth. Na pasku menu wybieram plik, otwórz. Z katalogu przykład 1 wskazuję moje dwa pliki KML. Zatwierdzam i mapa centruje się w tym momencie na tych zaczytywanych obiektach. Obiekty zostały zaczytane. Mogę teraz zmienić stylizację jeszcze tych obiektów, na przykład zmienić kolor, albo na przykład ustawić przeźroczystość, na przykład dla działki. Klikam na warstwę działka, właściwości, kolor i styl i może zostawię kolor biały, ale ustawię przeźroczystość 50%. Mogę również zmienić kolor linii podziałowej. Stylizacja działki i mojej linii podziałowej została zmieniona. Dodatkowo wraz jakby z geometrią obiektów do formatu KML została zapisana również cała informacja bazodanowa. Wybierając działkę otwierają się atrybuty, otwierają się informacje o danym obiekcie. Wszystkie te atrybuty, które były w bazie danych w programie CGO również tutaj zostały zaczytane. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.